Dzień dobry Państwu. Witam w Izbie Pamięci Pułkownika Kuklińskiego na spotkaniu z panem doktorem Cęckiewiczem, autorem nowej, bardzo dobrej książki o pułkowniku Kuklińskim i o historii Polski i okupacji Polski przez Sowietów po II wojnie światowej. Jestem dumny z tego, że w tej publikacji, w tą publikację była zaangażowana Izba Pamięci Pułkownika Kuklińskiego. Właściwie chciałem podziękować panu doktorowi za to zaangażowanie i to jest książka, jakiej wcześniej nie było, zupełnie inna od książek, które napisał mój tata, pełnomocnik pułkownika Kuklińskiego, Józef Szaniawski, ale o tym, jaka ona jest, to za chwilę będziemy rozmawiać. Pozwolę sobie jeszcze Państwu powiedzieć, odstępując na moment od tego tematu, bo uważam, że to jest bardzo ważne. Od wczoraj na Jasnej Górze w Kaplicy Pamięci Narodu imienia ojca Kordeckiego jest tam wmurowana ta oto tablica pamięci pułkownika Kuklińskiego. Staraniem Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym. To ważne w czasie, kiedy cały czas walczymy o to, żeby był pomnik pułkownika Kuklińskiego i walczymy o ulicę jego imienia. Pułkownik Kukliński na Jasnej Górze od wczoraj. Panie doktorze, witam w Izbie Pamięci Pułkownika Kuklińskiego i zacznę może od pytania. Dlaczego zdecydował się pan napisać książkę o Ryszardzie Kuklińskim? Dobrze, może pierwsze słowa to może na stojąco, tak jak pan Filip. Ja chciałem przede wszystkim podziękować, zresztą muszę się państwu przyznać, że jestem tutaj głównie po to, żeby podziękować panu Filipowi, bo użyczył mi do książki fenomenalne zdjęcia, do których pewnie nigdzie bym nie był w stanie dotrzeć. Tutaj również nagrywaliśmy takie spoty reklamowe. Nie wiem, czy jest już Rafał Dudkiewicz, któremu też chciałem podziękować. On był autorem tych spotów reklamujących książkę. No i obiecałem już kilka miesięcy temu panu Filipowi, że jeśli już ta książka się ukaże, to na pewno będę chciał przyjść i spotkać się z państwem właśnie w tym miejscu. Jeszcze druga kwestia, jakby druga okoliczność, która sprawia, że chciałem tutaj wystąpić, to jest oczywiście rola, jaką dla przywrócenia pamięci o pułkowniku Kuklińskim odegrał ojciec pana Filipa, pan Józef Szaniawski, którego miałem zaszczyt znać. I oczywiście no, pan Filip powiedział, że jego ojciec napisał kilka książek innych niż moja. No, siłą rzeczy musiały być to książki inne. Moja książka jest książką, jest taką próbą naukową spojrzenia na pułkownika Kuklińskiego, a pan Józef Szaniawski, świętej pamięci, walczył, jak powiedziałem, o pamięć o pułkowniku Kuklińskim w czasach, można powiedzieć, najgorszych, najtrudniejszych. I nie są to czasy lat 80. wcale, te najtrudniejsze, tylko lat 90., kiedy wydawałoby się wolna Polska, no, można powiedzieć, wyrzekła się pułkownika Kuklińskiego i do 96 roku, jak państwo możecie przeczytać w mojej książce, ścigała go listem gończym i w ramach zresztą tych poszukiwań pułkownika Kuklińskiego pan Józef Szaniawski również był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy śledczych Urzędu Ochrony Państwa. Więc mój pobyt tutaj, moja wizyta tutaj, moje spotkanie z państwem w tym miejscu, no w jakimś sensie chciałbym też zadedykować właśnie pamięci pana Józefa Szaniawskiego, który dla pamięci pułkownika Kuklińskiego, dla przywrócenia, można powiedzieć, elementarnej godności pułkownikowi Kuklińskiemu w latach 90. zrobił najwięcej. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że gdyby nie tamta, sam muszę się przyznać, w tamtym czasie uważałem, że to jest jakaś straceńcza misja, jakby skazana na niepowodzenie,
Ale gdyby nie tamta misja Józefa Szaniawskiego, ja pewnie czy ta prawda o pułkowniku Kuklińskim nie dotarłaby do mnie w takim zakresie, w jakim dotarła, i pewnie nigdy bym się nim nie zainteresował, więc jakby panu chcę podziękować za to i chciałbym, żebyście państwo po prostu pamiętali o Józefie Szaniawskim, który dla sprawy Kuklińskiego zrobił najwięcej. A teraz niech pan przypomni pytanie, bo już nie pamiętam. Dlaczego napisał pan tę książkę? Dlaczego napisałem tą książkę? Napisałem we wstępie, że pewną inspiracją był oczywiście film Pasikowskiego, którego pokłosiem również była taka nasza dyskusja na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie żeśmy mieli okazję, nie wiem, chyba wątpliwą przyjemność, ale skonfrontować się z generałem Dukaczewskim między innymi. No bo pana Gadzinowskiego to trzeba wziąć w nawias, on nakrzyczał i wyszedł. Ale to, co mówił generał Dukaczewski, a to, co za chwilę zostało też ujęte w takiej książce generała Puchały o pułkowniku Kuklińskim, można powiedzieć, jest dość reprezentatywne dla środowiska komunistycznego czy postkomunistycznego. Oni powielają po prostu wszystkie te, w cudzysłowie, argumenty przeciwko pułkownikowi Kuklińskiemu. I ja się jako historyk zastanawiałem zawsze nad tym, na ile one mają jakieś podstawy. I to mnie jakoś intrygowało, chciałem to sprawdzić. Przeczytałem książkę Puchały, która była dla mnie przynajmniej w niektórych aspektach nowatorska, bo on dotarł do niektórych dokumentów partyjnych dotyczących pułkownika Kuklińskiego. No niemniej jednak słabość tej argumentacji, pokrętność wielu argumentów dotyczących służby pułkownika Kuklińskiego, jego misji, no on by się pewnie obruszył, jakbym powiedział szpiegowskiej, ale jednak szpiegowskiej, jego współpraca z Amerykanami została w tak karykaturalny sposób tam przedstawiona, przede wszystkim jego motywacje, że ja postanowiłem sięgnąć po częściowo również te same materiały, ale przede wszystkim po nowe materiały. Wiedziałem, że jak to w Polsce, nikt nad tym tematem nie pracuje. No i postanowiłem zrobić jeszcze głębszą kwerendę. Od lat się interesowałem pułkownikiem Kuklińskim, ale nie na tyle, żeby chcieć napisać o nim książkę. Pisałem artykuły. Kiedyś tutaj miałem też przyjemność wystąpić przed państwem i opowiadać o pułkowniku Kuklińskim. No i to wszystko summa summarum zebrało się na to, że postanowiłem napisać książkę o pułkowniku Kuklińskim. Pewnie książkę dla wielu z państwa trudną, bo to nie jest książka napisana na jakieś zapotrzebowanie obrony szczególnej pułkownika Kuklińskiego, więc to jest książka w jakimś sensie zniuansowana, pokazująca różne, ktoś by powiedział, słabe strony również pułkownika Kuklińskiego. Myślę, że to jest książka rzetelna, ale na którą należy spojrzeć jakby przez pryzmat kilku przynajmniej, taka jest moja perspektywa, wątków czy płaszczyzn. Jest to na pewno książka o pułkowniku Kuklińskim i tym fenomenie jego szpiegowskiego warsztatu. Jak to się stało, że on przez 9 lat tak naprawdę nie został zdekonspirowany przez wojskowy kontrwywiad PRL. Inna płaszczyzna to jest na pewno spojrzenie na Ludowe Wojsko Polskie, czym ono było. Jeszcze inna to jest na pewno przybliżenie czytelnikom, państwu, doktryny wojennej Układu Warszawskiego, doktryny wojennej Moskwy, doktryny agresywnej, napastniczej wobec świata zachodniego. A bez tego, zresztą książka się jakby od tego zaczyna, bo bez tego się nie da zrozumieć misji pułkownika Kuklińskiego. Znaczy momentu, w którym on decyduje się na przejście na stronę dobra, kiedy dowiaduje się, kiedy poznaje plany agresji Układu Warszawskiego na zachód i w jakimś sensie związane z tym plany odwetu Paktu Północnoatlantyckiego, który tak naprawdę Polskę i naród polski unicestwił. Jeśli nie na zawsze, to na pewno na wiele pokoleń, na wiele lat. No i oczywiście mogę jeszcze wymienić kilka takich płaszczyzn, na których chciałbym, żebyście państwo tą książkę odbierali, interpretowali. Oczywiście to zawsze do czytelnika należy ta subiektywna ocena tej pracy, ale niewątpliwie
ten wątek dotyczący III Rzeczpospolitej, to znaczy jak pułkownik Kukliński był traktowany przez tą solidarnościową Polskę w latach 90. No bo to też się pułkownikowi Kuklińskiemu należało. To nie jest tak, że ta izba powstała z niczego, że właśnie nie było pana Józefa Szaniawskiego, nie było tych niewielu ludzi, ale tutaj pan Józef Szaniawski był no, postacią pierwszoplanową, dzięki którym właśnie zaczęto mówić o pułkowniku Kuklińskim, powiedzmy pod koniec dopiero lat 90. W miarę racjonalnie. No i wreszcie ten paradoks, w jakimś sensie związany również z misją Józefa Szaniawskiego, to, że politykami, osobami, które odegrały no, kluczową rolę, najważniejszą rolę w prawnej rehabilitacji pułkownika Kuklińskiego, byli postkomuniści. Jest taka fajna relacja, muszę tutaj samą krytykę złożyć. Do tej książki dotarłem dopiero po tym, jak wydałem już tą książkę o pułkowniku Kuklińskim, dlatego że jakby uległem tej typowej dla patriotycznej prawicy manierze, że no niemożliwe jest, żeby Tomasz Lis napisał coś interesującego, nie nasz, więc na pewno nic interesującego nie napisał poza swoimi wynurzeniami na temat Pislandu. A on napisał bardzo ciekawą książkę. Zresztą mogę szczerze powiedzieć do kamery, że mogę ją Państwu polecić. To jest Polska droga do NATO. Napisał tą książkę w czasach, kiedy był korespondentem jeszcze chyba TVP w Stanach Zjednoczonych, gdzie opisywał z jednej strony tą na przykład misję Józefa Szaniawskiego w kraju, misję też ludzi pokroju Kwaśniewskiego, ambasadora Koźmińskiego czy Leszka Millera, ale też jako korespondent w Stanach Zjednoczonych spotykał się w tamtym czasie z czołowymi politykami amerykańskimi, z którymi dyskutował między innymi na temat pułkownika Kuklińskiego. I on w tej książce opisał taką rozmowę Józefa Szaniawskiego właśnie z Leszkiem Millerem, kiedy Józef Szaniawski przychodzi do, to jest chyba 96 rok, przychodzi do Leszka Millera i prosi go o jakąś pomoc w sprawie pułkownika Kuklińskiego, żeby skończyć ten cyrk z prowadzonym śledztwem, utrzymywaniem zarzutów, zdrady i dezercji. No i tego wyroku, co prawda zamienionego z kary śmierci na 15 lat w 90 roku, ale jednak. I Leszek Miller jako minister pracy i polityki socjalnej pyta się Józefa Szaniawskiego, a dlaczego pan przyszedł do mnie? Przecież ja jestem tylko ministrem pracy i płacy. I Józef Szaniawski mówi, no ale pan jest Leszkiem Millerem, pan w tym kraju może wszystko. To od pana zależy w zasadzie los pułkownika Kuklińskiego i chciałbym, żeby pan mi pomógł. I rzeczywiście, później oczywiście jest jeszcze ten nacisk amerykański związany z finałem dyskusji, negocjacji na temat przyjęcia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego, ale rzeczywiście w jakimś sensie ten Józef Szaniawski zmusił Leszka Millera do tego, żeby się tą sprawą zajął i on się rzeczywiście w to wszystko zaangażował. Możecie Państwo zobaczyć nawet takie świetne zdjęcie, które dostałem od pana Filipa w książce, jak Leszek Miller siedzi z pułkownikiem Kuklińskim chyba w Waszyngtonie, ale to już później, jak Leszek Miller był premierem w 2002 roku. Ale rzeczywiście w tej misji roku 97 on, ambasador Koźmiński i na początku Kwaśniewski, co zresztą ten wspomniany już nieszczęśnik obecny Tomasz Lis też to wszystko opisuje, bardzo ciekawą rozmowę z kolei prezydenta Clintona z prezydentem Kwaśniewskim na temat pułkownika Kuklińskiego. No summa summarum właśnie ten paradoks polega na tym, że to postkomuniści jakby doprowadzili politycznie do tego, co możemy nazwać prawną rehabilitacją pułkownika Kuklińskiego. Ale tego wszystkiego jakby nikt w całości nie opisał. No i najkrócej rzecz ujmując, mógłbym powiedzieć, że te wszystkie materiały, które znalazłem, ta literatura, która jest, no w międzyczasie Amerykanie opublikowali prawie 4000 stron dokumentów, to wszystko sprawiło, że ja postanowiłem to jakoś zebrać. Częściowo to są bardzo nowatorskie odkrycia, na przykład nikt nigdy nie widział teczki wyjazdowej do Wietnamu pułkownika Kuklińskiego.
Nikt nie prześwietlał go chyba tak głęboko jak ja pod kątem współpracy z Wojskową Służbą Wewnętrzną, ale też jego przełożonych. I no, efekt możecie Państwo zobaczyć. No, chętnie z Państwem, z tymi czytelnikami, którzy już czytali książkę, oczywiście na jej temat będę dyskutował. To tyle tytułem wstępu. Dziękuję bardzo. To teraz już sobie usiądę. W rozdziale 7 pisze Pan, zatytułowanym System kontrwywiadu WSW, pisze Pan: maskowanie szpiegostwa przez pułkownika Ryszarda Kuklińskiego przypadło na dekadę lat 70., która w dziejach kontrwywiadu wojskowego PRL była czasem niespotykanej wcześniej ani później zapaści i największych porażek. Do jakiego stopnia ta wysławiana pod niebiosa niemalże inteligencja Ryszarda Kuklińskiego była przyczyną jego sukcesu, a do jakiego stopnia ten upadek systemu kontrwywiadu WSW i w ogóle kontrwywiadu? Ja bym jednej i drugiej rzeczy nie przeciwstawiał. Znaczy, fenomen Kuklińskiego polegał na tym, że on w doskonałym momencie, no, z punktu widzenia jakby odczytania sytuacji w kraju, podjął decyzję o współpracy z Amerykanami. W tym sensie doskonałym, że poznał przez już w zasadzie można powiedzieć kilkadziesiąt lat służby, bo służył od 1946 roku, sposób funkcjonowania Ludowego Wojska Polskiego, a przynajmniej od momentu, kiedy stał się, bym powiedział, warszawskim oficerem, a od połowy lat 60., kiedy stał się oficerem najpierw niższej rangi, później wyższej rangi, zatrudnionym w sztabie generalnym, no doskonale jakby poznał ten system osłony kontrwywiadowczej Ludowego Wojska Polskiego i sztabu generalnego. Był również aktywistą partyjnym. W międzyczasie, to już po tej decyzji z roku 72, ale te kontakty były wcześniejsze z Sowietami, bo w 75 ukończył kurs strategiczno-obronny w Moskwie, ale jako pracownik sztabu generalnego oczywiście z Sowietami się stykał od połowy lat 60. No, poznał również jakby ich rolę w Ludowym Wojsku Polskim. Poza tym no, poznał dość blisko dowództwo Ludowego Wojska Polskiego z generałem Chochą, generałem Jaruzelskim, generałem Siwickim, generałem Tuczapskim i tak dalej, i tak dalej. Poznał ich osobiście, jeździł z nimi nie tylko po kraju, ale również za granicę, więc można powiedzieć, znał wszystkie pasywa i aktywa tego systemu. I dokładnie w tym momencie, w jakim podjął współpracę z Amerykanami w roku 72 w sierpniu, to można powiedzieć, że miał za sobą tak duży bagaż doświadczeń, że ta jego misja no, miała szansę powodzenia. Oczywiście on założył, że jego misja długo nie będzie trwała. To jest zresztą główny dylemat każdego szpiega. Ile będzie trwała moja misja? No, może dzień, może dwa, może miesiąc, jak rok to będzie sukces, jak dwa super sukces, a jak trzy to jest w ogóle niebywały już sukces, ale na pewno nie lat 9 czy 8,5. Więc on jakby od początku, zresztą Amerykanie go uspokajali, bo on cały czas mówił, że nie ma czasu, że musi działać w jakimś sensie zuchwale po to, żeby walczyć właśnie z czasem, żeby zdobyć jak najwięcej materiałów, przekazać Amerykanom, bo za chwilę, jutro, za chwilę, za godzinę, za dwie może wpaść w ręce kontrwywiadu wojskowego. I teraz wracając jeszcze do tej kwestii jego związków z WSW, które formalnie datują się od roku 62, kiedy on został tak zwaną osobą zaufaną, czyli jedną z kategorii, spełniał jakby jedną z kategorii współpracownika agenturalnego Wojskowej Służby Wewnętrznej, że to niewątpliwie też dało mu możliwość poznania tego systemu kontrwywiadowczego, to znaczy w jaki sposób ten kontrwywiad funkcjonuje, w jaki sposób każdy oficer Ludowego Wojska Polskiego jest osaczany przez Wojskową Służbę Wewnętrzną i te doświadczenia, no to już była w 72 roku, to już jest 10 lat współpracy z WSW, której zresztą nie zaprzestał,
jeszcze lepiej go to, bym powiedział, konspirowało w oczach WSW po tym, jak nawiązał współpracę z Amerykanami, ale to wszystko po prostu dało mu tą możliwość no, na tyle chyba prawidłowej oceny sytuacji, poza, mówię tutaj jakby o tym wszystkim poza tymi motywacjami patriotycznymi, które uznaje, że są autentyczne, że tak rzeczywiście było, że on chciał jakby uratować Polskę przed Holokaustem atomowym. Pewnie będziemy o tym jeszcze mówili, na czym to miało polegać. Ale ten bagaż doświadczeń mu pozwolił po prostu w dość zuchwały sposób działać, znaczy pozyskiwać materiały, a z drugiej strony właśnie roztoczyć wokół siebie taki, bym powiedział, duży parasol ochronny, jakbym miał w szczegółach o tym mówić, to byłoby to pewnie kilka dużych parasoli i partyjny, i ten właśnie towarzysko-przyjacielski związany z tym, że od jakiegoś czasu zaczął nawet pisać tezy, a nawet przemówienia Jaruzelskiemu, czy Siwickiemu, czy Hosze. A później oczywiście jeszcze ten parasol, w jakimś sensie sowiecki, on otoczył jakby... wyrobił sobie taką opinię wśród kadry oficerskiej, że jest człowiekiem zaufanym Moskwy. I to wszystko sprawiało, wiecie Państwo, jakby wrażenie dla funkcjonariuszy WSW, którzy mieli dość szerokie kompetencje, jeśli chodzi o osłonę kontrwywiadowczą kadry oficerskiej Ludowego Wojska Polskiego, że on jest osobą jakby z punktu widzenia WSW poza zasięgiem i nie powinien być w jakiś szczególny sposób, no bym powiedział, męczony przez oficera obiektowego, który przychodzi do sztabu generalnego, dlatego że no, musiałby się konfrontować z kimś szczególnego, kimś o szczególnym zaufaniu i Moskwy, i partii, i dowództwa, które z czasem stało się nie tylko dowództwem Ludowego Wojska Polskiego, ale też, jak Państwo wiecie, dowództwem całej Polski Ludowej, w tym partii, prawda, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Myślę to o tej grupie skupionej wokół generała Jaruzelskiego, która w 1981 roku w zasadzie obejmuje pełnię władzy w Polsce. No, to wszystko sprawiło, że ten dość karykaturalny sposób przedstawiony podpułkownik, później pułkownik Gendera w filmie Pasikowskiego, on, a tu się już powołuje na dokumenty, nie na film Pasikowskiego, w końcu lat 70. napisał to w takim dokumencie, który jest zresztą tutaj w formie fotokopii w książce opublikowany, że pułkownik Kukliński nie podlega kontroli operacyjnej, chociaż jest naszym współpracownikiem. No, cieszył się takim zaufaniem po prostu, że oni go specjalnie jakoś nie męczyli, nie przychodzili, nie żądali od niego donosów, chociaż on czasami, jak pisał Gendera w innym dokumencie, te donosy po prostu składał, ale to miało jeszcze w większym stopniu no, zakonspirować jego prawdziwą rolę w Ludowym Wojsku Polskim w latach 70. Czyli był Konradem Wallenrodem? Ja strasznie nie lubię tej figury, no to jest figura literacka, ale ja go bardziej, jeśli chodzi już o te figury literackie, to bardziej go porównuję, nawet w książce o tym piszę, do kogoś takiego jak Kmicic. Znaczy, był złym człowiekiem, był Szawłem, a stał się Pawłem. No, Konrad Wallenrod, jeśli dobrze pamiętam, jak się wykłócałem na języku polskim z panią od polskiego o cenę tej książki, zresztą słabej, trzeba przyznać, w całym dorobku wieszcza, no to pamiętam, że sprzeciwiałem się takiej koncepcji jako nierealistycznej, że ktoś się jakby rodzi po to, żeby być Konradem Wallenrodem. Więc wiecie Państwo, no jeśli nawet znajdziecie wypowiedzi czy świętej pamięci ojca pana Filipa, który bardzo często się do tego odwoływał, tego literackiego, tej literackiej figury Konrada Wallenroda, czy nawet pułkownika Kuklińskiego, który tak myślę, że jak słuchał pana Józefa Szaniawskiego, to w końcu uwierzył w to, że był tym Konradem Wallenrodem, że on w zasadzie w 1946 roku do tego LWP wstąpił po to, żeby rozwalić to wojsko od wewnątrz, to ja państwu powiem, ja w to nie wierzę. Znaczy, ja tej opowieści zupełnie nie kupuję. I myślę, że w ogóle o wielkości Kuklińskiego jeszcze lepiej świadczy to, w jaki sposób właśnie ja go tutaj postanowiłem odmalować państwu, bo to jest po prostu osadzone w jakichś realiach, że on był kiedyś po prostu człowiekiem w jakimś sensie zaprzedanym komunizmowi i jest tylko kwestia jakby ustalenia, kiedy to się stało, że on przejrzał na oczy.
I on sam w wielu tekstach, wywiadach wskazywał na kilka takich momentów historycznych. Dość chaotycznie o tym mówił i to się nie wszystko jakby składa, ale być może ten proces był rozłożony na jakieś fazy, na jakieś podokresy. I wskazywał jako pierwszy taki moment rok 65, luty 65 roku, kiedy brał udział w takich ćwiczeniach, takiej grze wojennej gdzieś na północy Polski, w której brał udział marszałek Grieczko, dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego i pokazał mobilne rakiety, wyrzutnie rakiet z głowicami jądrowymi na terenie właśnie Polski. To był dla niego szok, że taką rolę ma Ludowe Wojsko Polskie do odegrania. No ktoś by też powiedział, że to trochę naiwne. No w 65 roku, po 19 latach służby, on nagle się dowiaduje, że to rzeczywiście ten komunizm ma jakieś agresywne plany wobec Zachodu i rzeczywiście chce te bomby jądrowe zrzucać na tych ludzi na Zachodzie. No niemniej jednak on ten moment również wskazał. Drugi moment to jest inwazja na Czechosłowację w sierpniu 68 roku. Później to jest grudzień 70, no a później jest pewnie dojrzewanie do tej decyzji i jakby znalezienie dogodnego momentu do tego, żeby z Amerykanami ten kontakt nawiązać. Zresztą do końca, do ostatnich chwil, no jest bardzo podniecony, zdenerwowany tą okolicznością, w której on jest niejako, już powiem tak jak on mówił, zmuszony do tego, żeby ten kontakt z Amerykanami w sierpniu 72 roku nawiązać. Ale to mi jest, wiecie Państwo, szczególnie bliskie. Oczywiście w takim idealizmie historycznym to ktoś z Państwa może sobie właśnie pomyśleć, że się rodzą tacy od razu święci albo od razu walenrodowie. No ale jak znam historię, jak znam biografię i znam swoje słabości, to myślę, że to jest bardzo rzadkie. Że najciekawsi to są tacy, co właśnie się zmieniają z tego zła na tych dobrych. No wiecie Państwo, że niestety w polskiej historii jest też odwrotnie, tak? No, ale w przypadku pułkownika Kuklińskiego nie ulega dla mnie wątpliwości, że to jest ewolucja w kierunku dobra i dlatego pewnie no, jest tak, czy powinien być, wciąż nie jest docenionym tak wielkim Polakiem. A dlaczego Pana zdaniem nie ma Kuklińskiego w książkach do historii? Podręcznika do historii, o tak. Panie Filipie, a dlaczego miałby być? Nie wiem, pan jest gościem tego spotkania. No, ale w tych podręcznikach nie ma tak wielu wielkich Polaków, że jak jego nie ma wśród nich, no to może dobrze. No, ta historia jest tak zakłamana, że to jest właśnie rola nauczycieli, tu widzę też nauczycieli historii na sali, żeby to jakoś, te deficyty właśnie podręcznikowe uzupełniać, chociaż to jest rola niewdzięczna, bardzo często narażona na represje ze strony czy to przełożonych, czy nadgorliwych rodziców, którym doniosą uczniowie, że tutaj jest jakiś taki nawiedzony patriota naszym nauczycielem i on tutaj próbuje dezawuować rolę historyczną Jaruzelskiego, prawda? Ale Jaruzelski mógł zostać bohaterem Polski. No tak, oczywiście, no ale ja się zapytałem, a dlaczego miałby być? Dlatego, że myślę sobie, że trzecia RP jest tworem Jaruzelskiego, Kiszczaka, Mazowieckiego, Geremka, Wałęsy, no paru biskupów jeszcze, pewnie kardynała Glempa trochę też. To jest pewien ideał dla nich, prawda, tego państwa, w którym rzeczywiście może być Aleja Solidarności w jednym mieście, Armii Krajowej, Armii Ludowej, tak jak jest to w Warszawie, prawda? I to nie powinno nikomu przeszkadzać, a jak panu przeszkadza, no to coś jest z panem nie tak. Znaczy musi pan mieć jakby tą mnogą wrażliwość historyczną, w której zmieści się i żołnierz Armii Krajowej, i NSZ-u, i Armii Ludowej. No, tak to jest, zresztą to po 2010 roku, wiecie państwo, to chyba w maju, była ta wielka, 9 maja w Moskwie była ta wielka defilada i tam urzędujący, pełniący obowiązki prezydenta RP Bronisław Komorowski pojechał z Jaruzelskim i tam właśnie mieliśmy do czynienia z taką fenomenalną reprezentacją właśnie całego tego systemu III RP, czy tego spojrzenia na historię, bo maszerował żołnierz AK, kościuszkowiec jakiś, Andersiak, i partyzant Zael.
Wszyscy maszerowali, właśnie oddając tam hołd Armii Czerwonej, która pokonała tych strasznych faszystów w Berlinie. Skoro pan sam przywołał pana prezydenta, to mam takie wrażenie z ostatniego pokazu tego Cadillaca, że nie ma informacji o tym, co Piłsudski zrobił. Za to wiemy, że miał świetnego Cadillaca. To jest taki przekaz od prezydenta, ale... Może pan jest za surowy, panie Filipie. No mnie też nie są niesurowe. Ale... A są jakieś proporcje, które by pan zmienił, skoro już o podręcznikach do historii mówimy? O Boże, to bym wszystkie wyrzucił, wie pan, to w ogóle jest na odrębną dyskusję. No, tu nie przebiję w radykalizmie Grzegorza Brauna, ale jest mi on bliższy w tej sprawie niż, nie wiem, Piotr Zaremba i Andrzej Nowak, że tam jakieś korekty trzeba wprowadzić, coś tutaj, prawda, jakieś kółka zainteresowań, to nie jest w ogóle ta droga. No niewątpliwie ta historia podręcznikowa, ona jest w większości, jak znam oczywiście, bo wiecie państwo, no ja nie praktykuję jako nauczyciel historii w szkołach średnich czy podstawowych, czy w gimnazjum, ale no kiedyś praktykowałem i jeszcze kiedyś miałem takie zacięcie, że się interesowałem tymi podręcznikami, no więc powiedzmy z połowy lat 2000 znam te podręczniki, a teraz to tylko czasami mi wpadają w ręce. Podejrzewam, że się niewiele zmienia, że Anna Radziwiłł, Roszkowski, no sympatyczny człowiek ten profesor Roszkowski, ale no w tych jego książkach jednak o tej wojnie domowej w latach 40. też jest, wiecie państwo, że była jakaś wojna domowa między reakcyjnym podziemiem, a siłami postępu była jakaś wojna domowa, no więc nie są to podręczniki, pod którymi ja bym się podpisał. W ogóle myślę, że trzeba by to, ze względu na to, że jest pewien kłopot z tymi podręcznikami i kłopot, żeby to zmienić, zwłaszcza jak się nie ma władzy, no a chyba władzy po ostatnich incydentach jeszcze długo nie będzie nawet w samorządach, także myślę, że pan nie zostanie chyba tym radnym, chociaż panu życzę oczywiście. Myślę, szanowni państwo, że może trzeba po prostu bardziej to załatwić w taki sposób, żeby nauczyciele mieli więcej swobody, żeby mogli sami jakby decydować o tym, jaki kurs historii chcą swoim uczniom na poszczególnych etapach kształcenia zaserwować. Może już podręczniki w ogóle należy wziąć w nawias albo pisać własne skrypty doraźnie na okoliczność tych konkretnych lekcji. No, a jeśli ktoś jest bardziej zainteresowany, to oczywiście odsyłać go do bardziej ambitnych książek. Może to jest jakaś droga. No, nie jestem tutaj, od razu powiem, specjalistą od edukacji, chociaż mam wykształcenie nauczycielskie, ale przez brak praktyki pewnie nie jestem tutaj godnym rozmówcą na ten temat. Chciałbym zapytać o lata 90. i pułkownika Kuklińskiego. Różni postkomuniści albo ludzie, którzy uwierzyli w ich tezy, głównie oficerowie, generałowie PRL-owscy uważają, że synowie Ryszarda Kuklińskiego albo co najmniej jeden żyją. Ja, kiedy ktoś mi zadaje takie pytanie, staram się odpowiadać, że to w ogóle nie jest tematem dyskusji o pułkowniku Kuklińskim, bo tematem dyskusji o pułkowniku Kuklińskim są plany Związku Sowieckiego zdobycia, podbicia Europy Zachodniej. Ale czy natrafił pan na jakieś dokumenty, które, nie mówię o wypowiedziach ludzi, którzy nic na ten temat nie wiedzą, tylko czy jest coś, na czym mógłby się pan oprzeć, bo jeszcze tylko dodam, że oczywiście amerykańskie służby to nie mają, umorzyły jedno śledztwo, a drugi syn zginął. Czy coś pan innego... Nie, no, siłą rzeczy, skoro do tych zbrodni miałoby dojść na terenie Stanów Zjednoczonych, to siłą rzeczy, jeśli Amerykanie niczego nie ujawnili, to tym bardziej ja. No, ja rozumiem, że pan mnie trochę przecenia, panie Filipie, ale naprawdę to nie są aż takie duże moje możliwości, żebym ja tutaj zastąpił dyrektora CIA i dotarł do jakichś nowych materiałów. Ale nie, no to jest oczywiście niemożliwe, więc możemy na ten temat tylko dywagować. Ja ten swój pogląd w jakimś sensie wyraziłem na kartach tej książki.
Chociaż to nie jest oczywiście główny wątek opowieści o Kuklińskim. Mnie najbardziej interesuje jakby jego misja, czyli te 9 lat pracy dla Amerykanów w latach 72-81, a cała reszta, można powiedzieć, ma charakter poboczny. No niemniej jednak oczywiście musiałem się tym trochę zainteresować, ale przemawia do mnie to, co powiedział taki analityk CIA, pracujący nad materiałami Kuklińskiego w czasie, kiedy Kukliński był jeszcze w Polsce, w kraju i przekazywał te informacje do CIA, mianowicie Papas, który jakby analizował te materiały, tłumaczył i przekazywał je w różnych innych formach dla kierownictwa wywiadu i polityków amerykańskich. I on kiedyś powiedział, że jeśli chodzi o Bogdana Kuklińskiego, no to jemu się wydaje, że ta jego śmierć, przypomnę Państwu, na jachcie w nocy w zasadzie chyba z 31 grudnia na 1 stycznia 1994 roku, że była wynikiem w dużej mierze jego nieodpowiedzialności. To znaczy był to człowiek szukający guza, byśmy dzisiaj powiedzieli, i mający się bardzo dziwnych zawodów, przed którymi był ostrzegany przez Amerykanów ze względu na ojca, na pułkownika Kuklińskiego. No a on albo łaził poza wysokich górach, albo gdzieś nurkował w jakichś niebezpiecznych miejscach. No w każdym razie według Papasa trochę szukał tej śmierci swoim nierozsądnym zachowaniem. Zresztą to jest ten syn, z którym Kuklińscy mieli sporo kłopotów wychowawczych również w kraju. I chyba to się w Stanach Zjednoczonych, mimo oczywiście dorosłości samego Bogdana, niewiele zmieniło. Natomiast jeśli chodzi o śmierć, która nastąpiła no pół roku później, czyli Waldemara Kuklińskiego, to nie ulega wątpliwości, że było to morderstwo, tylko że teraz jest pytanie, kto to morderstwo popełnił, tak? Na Waldemarze Kuklińskim. No bo przypomnę Państwu, to jest śmierć, która miała miejsce w kampusie uniwersyteckim. Rozpędzony samochód marki Dodge, to też jest ciekawe. To może urasta tylko do symbolu, ale tej samej marki samochód wywoził Kuklińskich z kraju właśnie z 7 listopada 81 roku. I ten właśnie wspomniany samochód marki Dodge przejeżdża Waldemara Kuklińskiego, kiedy ten idzie alejką uniwersytecką, nawraca, przejeżdża go jeszcze raz jakby dla pewności, żeby go zabić. No a później policja amerykańska odnajduje ten samochód z zatartymi śladami i nigdy do kierowcy oczywiście nie była w stanie dotrzeć. No ja publikuję po raz pierwszy akt zgonu Waldemara Kuklińskiego. No i ta... I tyle mam jakby na ten temat do powiedzenia, tak? Wydaje mi się, że ta druga, znaczy jestem nawet pewien, że ta druga śmierć jest wynikiem jakiegoś obliczonego, zaplanowanego morderstwa, ale no jest pytanie, kto to i w jakim celu oczywiście zrobił. I myślę, że słuszne, zasadne są tropy prowadzące do komunistów, do nie wiem, czy do Rosji, do służb, prawda, postsowieckich, trudno mi tutaj powiedzieć. Chciałbym powiedzieć tak, mam nadzieję, że chodzi o rosyjskie, prawda, no, jeśli już. Mając na uwadze starania Polski o wejście do NATO już wtedy? No one wtedy były dość, wie pan, jeszcze prezydentem był jegomość, który mówił o NATO bis i tak dalej. Tak, ale to powiedzmy, czy polskie służby miały... A Wilecki był szefem sztabu, też miał bardzo złożony stosunek do akcesji Polski do NATO. No. Czy Jaruzelski rzeczywiście tak w 100% ufał Kuklińskiemu, że nie miał do niego żadnych wątpliwości? No nie ma dowodów na to, żeby mu nie ufał. Zresztą to jest jedna z tych płaszczyzn, które spowodowały, że Kukliński był osobą poza podejrzeniami. Znaczy sposób, że tak powiem, kupienia przyjaźni z tą wierchuszką LWP, no, którego on dokonał, no, jest zupełnie fenomenalny. Oczywiście to było zbudowane na kompetencjach samego pułkownika Kuklińskiego. Musicie też Państwo wiedzieć, no nie wiem, czy są tutaj byli żołnierze LWP na sali, ale jeśli na przykład by byli, to pewnie by to potwierdzili. Mianowicie to była tak przaśna instytucja, że rzeczywiście, bo to się może wydawać nam teraz śmieszne, on ma w opiniach służbowych
takie zdania piszą jego przełożeni, generałowie, pułkownicy, głównie generałowie, że on na przykład potrafi ładnie pisać i rysować. Nawet na tym moskiewskim kursie w 75 roku, to tłumaczyłem, oni też piszą, że bardzo ładnie rysuje w takiej opinii końcowej, w dyplomie. Naprawdę to była wielka rzecz, żeby coś ładnie narysować, strzałeczki tutaj podkolorować. Wiemy że, swoją drogą, że Jaruzelskiemu to bardzo odpowiadało, właśnie te kolory. To nie był czas grafików komputerowych, więc pewnie coś w tym jest. Ale no poza tym, bo to jest fenomenalna historia właśnie tego człowieka, że to jest taki trochę samouk. Taki człowiek, który nie idzie do tego wojska, do kadry oficerskiej z jakimś niebywałym potencjałem intelektualnym, jakby wynikającym na przykład z tego, że miał jakąś wybitną rodzinę, rodziców, dziadów. Wiecie Państwo, to co się nazywa w socjologii czy w psychologii społecznej pewnym kapitałem ludzkim. Nie tym kapitałem tam ZUS-owskim, proszę z tym nie mylić, tylko kapitałem ludzkim, to znaczy tym, co mamy w głowie. I on takiego, wydaje się, że takiego kapitału nie miał, ale jak Państwo wiecie, w życiu bywają takie sytuacje, że spotykamy się z takimi samorodkami, takimi fenomenalnymi osobowościami, które pomimo tego, że tego kapitału jakby nie dziedziczą, no to okazują się jakimiś geniuszami. I on na pewno takim był i to pokazuje na przykład jego, jak już się dostał do jakiejś szkoły, on w 60 roku maturę w Kołobrzegu zrobił zaocznie, czy tam w systemie wieczorowym, no bo tam mu powiedzieli, jak towarzysz chce na jakieś studia iść i zostać majorem albo może pułkownikiem, bo o generale to nie ma co marzyć, no to trzeba by mieć jakąś maturę, bo trzeba iść później do szkoły w Rembertowie, może tam byśmy towarzyszowi załatwili, prawda, ale no trzeba mieć tą maturę. No ale jak już później się do tych szkół oficerskich dostaje, no to nieprzypadkowo ma same piątki, jest rzeczywiście prymusem. Ale jak już w tym sztabie zaczął pracować, to na przykład ta myśl koncepcyjna jego, że on z tych map, z jakby bardzo ogólnikowo sformułowanych tez pułkowników czy generałów, potrafił jakby prawidłowo to wszystko interpretować, nawet wpaść na pewne pomysły związane z takim koncepcyjnym myśleniem o przyszłej wojnie, że to robiło olbrzymie wrażenie. A do tego podobno dość ładnie w latach 70. jak na środowisko, bo musicie Państwo cały czas pamiętać, że mówimy o LWP, to nie jest czas Kopańskich, Sosunkowskich, Andersów, inteligentów, szlachciców, prawda, w wojsku, tylko ludzi, którzy w pierwszym pokoleniu mają maturę, tak? Nie mówiąc już o studiach. Więc a on się miał odznaczać elokwencją, czytał na przykład sporo, no to na pewno jak człowiek dużo czyta, to lepiej mówi. No a do tego właśnie rysował, jeszcze potrafił napisać tezy albo integralne teksty przemówień. No i to sprawiło, to jest fenomenalna historia drugiej połowy lat 70., kiedy poszczególne jakby piony i sztabu generalnego, a więc szefowie tych jednostek, generałowie, walczą po prostu o to, żeby ten Kukliński dla nich chociaż trochę popracował. Wiecie Państwo, to sprawiło na przykład to, że doprowadziło do sytuacji, w której on bez tytułu prawnego, formalnego ogląda materiały, do których nigdy nie powinien mieć dostępu. Bo na przykład tam generał Siwicki prosi go o to, żeby jakiś materiał, który on mu właśnie nieformalnie jakby pożyczy, poddał analizie i sporządził na ten temat 2-3-stronicową taką sentencyjną notatkę. Tak? No i on czyta te materiały, nie wpisuje się do metryczki, bo tej metryczki bardzo często nie było, że on się z tym w ogóle zapoznał. Skalski ma pretensje o to, że jego pracownik, Skalski, czyli z zarządu pierwszego operacyjnego, generał Skalski ma pretensje, że on nie ma dla niego teraz czasu, bo on też by to samo chciał, tylko na bazie innych materiałów. No ale skoro Siwicki prosił mojego podwładnego, to ja nie mogę mu powiedzieć, że on tego nie ma robić, bo mnie Siwicki wyrzuci na przykład, albo ochrzani nieładnie. No więc to wszystko Kukliński wykorzystuje, oczywiście fotografuje te wszystkie materiały, zasuwa po 12 godzin i więcej na dobę w pracy, nie wiedząc po prostu, jak to wszystko ze sobą jakoś połączyć, ale właśnie
na pewno intelektualnie on robił jakieś spore wrażenie na tej generalicji i to sprawiło właśnie, że to był tak wielki szok, że to właśnie on okazał się no, tym amerykańskim współpracownikiem. Szok na tyle duży, że w zasadzie, kiedy on już był w Stanach Zjednoczonych, to oni dopiero zaczęli go szukać. Znaczy, oni nie przyjmowali bardzo długo, poniedziałek, wtorek. W poniedziałek jeszcze nie przyjmowali, że on mógł zostać wywieziony, ewakuowany przez Amerykanów, jeśli już, to porwany, zamordowany, ale absolutnie on nie mógł zdradzić, prawda? I to, co już kilkakrotnie mówiłem, że kiedyś generał Kiszczak powiedział, że jakby miał wymienić szpiega, jakiegoś właśnie nielojalnego szpiega amerykańskiego w sztabie generalnym, to na pewno by jego nie wymienił, a może nawet wcześniej siebie by wskazał, ale na pewno nie Kuklińskiego. No, rzeczywiście był tak dobrze ustosunkowany w tym towarzystwie. Ale też był człowiekiem pracy takiej fizycznej, bo jak wiemy, odremontował ten poniemiecki jacht Opal i robił to przez kilka lat. Chodzi o to, że był człowiekiem ciężkiej pracy, pan chce powiedzieć? Panie Filipie? Tak sobie wyobrażam. No na pewno był, no tam ten dom remontował, malował, no, prawda, na pewno. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych zbudował jeden dom, tak, cały. Jego ogród był wręcz pedantycznie zadbany. Ale ja tu zadaję pytania, a to już jest czas państwa pytań. I teraz mamy 45 minut według takiej klasycznej zasady 45 plus 45. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Andrzej Wyszedzik, nauczyciel historii. Proszę Państwa, jestem wielkim admiratorem osoby pułkownika Kuklińskiego, tak samo w twórczości pana doktora habilitowanego Sławomira Sąckiewicza. Wiem, że pan Sławomir jest także wielkim fanem twórczości historycznej świętej pamięci Pawła Wieczorkiewicza. Tak, no i pana trochę też, tak. Jako nauczyciela. Tak. Proszę Państwa, jakiś czas temu, nie pamiętam datę, profesor Paweł Wieczorkiewicz, została wydana książka profesora Pawła Wieczorkiewicza wraz z Justyną Błażejowską, tytuł tej książki Przez Polskę Ludową na przekrój i na przełaj. Mhm. I tam pierwszy rozdział tej książki na 30-40 stronach opisuje oficerów Ludowego Wojska Polskiego, którzy uciekli na zachód. W tym m.in. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. I chciałbym Państwu odczytać 20 zdań, proszę o cierpliwość i poprosić o komentarz naszego mistrza. Troszeczkę profesor Paweł Wieczorkiewicz wątpi w zdolności naszego bohatera narodowego. I padają tutaj następujące słowa. Autorem jest Paweł Wieczorkiewicz. Kolejnym dowodem przemawiającym za Kuklińskim są setki dokumentów dowództwa Układu Warszawskiego, w tym na przykład 5-letnie plany strategiczne sojuszu, jaki miał obdarzyć Amerykanów. W swoim czasie zespół badawczy profesora Jerzego Koksińskiego, w którym ja brałem udział, czyli Paweł Wieczorkiewicz, odbył kilkadziesiąt godzin rozmów z czołówką generalicji polskiej lat 60., 70. i 80. właśnie na temat paktu i udziału w nim Polaków. Na ich podstawie można sformułować jeden pewny. Nawet najwyżsi rangą generałowie przewidywani na dowódców liniowych w przyszłej wojnie o jej planach sporządzonych w Moskwie nie mieli pojęcia, ponieważ nie widzieli ich na oczy. O skali zaufania, czy też raczej nieufności do Polaków w budownictwie Armii Sowieckiej świadczy fakt, że pierwszy przedstawiciel LWP przy dowództwie Układu Warszawskiego, generał Piuro, w ramach swojej pracy wchodził do biura, dostawał zeszyt w kratkę, który po zakończeniu urzędowania musiał zdać do depozytu, ołówek i najnowsze wydanie prawdy. Owe dokumenty, o których piszą akolici, pułkownik musiałby zatem dostać od wysokich rangą oficerów sowieckich, inaczej zdobyć nie miał ich sposobu. Do propagatorów legendy superszpiega niepodważalnym dowodem są obfotografowane groby obu jego synów, zmarłych ich zdaniem nie tylko w tragicznych, ale i tajemniczych okolicznościach. I tu znowu na zasadzie adwokatus diaboli nieznane są wypadki, aby w latach 70. i 80. nawet wcześniej tajne służby sowieckie, w tym bardziej satelickie, imiały się zemsty nie tylko na rodzinie uciekiniera, ale nawet i na nim samym. Przyczyłoby to zresztą elementarnej zasadzie gry, jaką defektorzy podejmują z dawnymi mocodawcami, dezerterując. I ostatnie zdanie. Postąpił tak na przykład najwyższą rangą przed wojną sowiecki Kierwierz Aleksander Orłow,
którą publikował wstrząsającą, prawdziwą i bardzo w swoim czasie pokupną pracę tajna historię zbrodni Stalina, ale mimo to nie wydał Amerykanom agentury działającej u nich w Wielkiej Brytanii. Profesor, proszę o komentarz. No, słusznie pan Andrzej powiedział, że Wieczorkiewicz dla mnie jest, profesor Wieczorkiewicz jest dla mnie kimś ważnym. Mogę powiedzieć, że się w ostatnich latach jego życia z nim przyjaźniłem. No, co nie znaczy, że ja się ze wszystkim w jego widzeniu historii zgadzałem. Powiem tak, gdyby właśnie profesor Wieczorkiewicz żył, tak mi się wydaje, to nie tylko napisałby najważniejsze dzieła w swoim życiu, bo nie ulega dla mnie wątpliwości, że to, co najważniejszego chciał napisać, to było przed nim, niestety przedwcześnie zmarł, ale że również zmieniłby swoje zdanie na temat pułkownika Kuchnińskiego, gdyby poznał chociażby te materiały, które ja wykorzystałem w swojej książce. Paweł Wieczorkiewicz miał też to do siebie, to jest zresztą pokusa, której ulegają historycy, że rzeczywiście jak brał udział w tym projekcie naukowym profesora Poksińskiego, warto pamiętać, że to pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, chociaż z pewnymi zasługami dla polskiej historii, dla odkłamywania polskiej historii, również o Ludowym Wojsku Polskim, no to szereg tych generałów Ludowego Wojska Polskiego no po prostu nawijało im makaron na uszy, opowiadając takie właśnie historie, które tutaj pan zacytował z książki Pawła Wieczorkiewicza. Co z tego, że generał Pióro, który to zresztą sam w swoich pamiętnikach opisał, będąc łącznikiem Ludowego Wojska Polskiego przy sztabie Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego w Moskwie, dostawał tą czystą kartkę papieru, prawdę, ołówek czy długopis. I tak go traktowali Sowieci. No to tylko pokazuje jakby miejsce kogoś takiego jak łącznik oddelegowany przez sztab generalny LWP w strukturze dowódczej podejmowania decyzji w sztabie generalnym Zjednoczonych Sił Układu Warszawskiego. No ale przecież na Boga, no gdyby Wieczorkiewicz żył i spojrzałby na tą mapę, która jest tam na końcu, czyli plan operacji zaczepnej, czyli ataku Układu Warszawskiego na zachód, no to bez trudu, analizując ten dokument, tą mapę, tam w rogu jest między innymi podpis generała Jaruzelskiego, ta mapa również jest w tej książce opublikowana, zauważyłby, że to jest dokument wytworzony przez zarząd pierwszy operacyjny Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego. Co ja chcę przez to powiedzieć? To chcę powiedzieć, że nie umniejszając, chociaż tutaj trzeba zastrzec, że my wiedzy na ten temat szczegółowej nie posiadamy ze względu na pewną politykę archiwalną, którą Amerykanie prowadzą. My nie wiemy po prostu, jakie z materiałów dotyczące sowieckich planów wojennych wobec Zachodu przekazał Kukliński Amerykanom. My po prostu tych materiałów nie znamy, ale jest zupełnie oczywistym i temu również służyło napisanie tej książki, że oficer tej klasy, pracujący nad doktryną wojenną, sam ma to w opiniach napisane, że współtworzył doktrynę wojenną Ludowego Wojska, Polski Ludowej, tak? Musiał uwzględniać materiały i pewne koncepcje strategiczne Moskwy i całego Układu Warszawskiego. No skoro Ludowe Wojsko Polskie było drugą co do wielkości armią Układu Warszawskiego, więc i znając jakby system podległości tego wojska, no nie tylko wojska, ale mówimy o wojsku, to powiedzmy tak, od systemu uzbrojenia poprzez koncepcję dyslokacji wyprowadzenia wojska w sytuacji zagrożenia czy wojny, poprzez cały system wyposażenia tej armii w konkretny sprzęt. Wszystko musiało być kompatybilne z doktryną sowiecką. Tak? To Sowieci rządzili Układem Warszawskim, całym blokiem sowieckim. Stąd no, te mapy, których ja mogę Państwu się przyznać, widziałem wiele. No, niesamowite zupełnie to są materiały. Częściowo pod kluczem trzymane w dalszym ciągu w Instytucie Pamięci Narodowej. Ale one były wytworzone przez strategów
teoretyków wojny, takich jak Kukliński, w sztabie generalnym Ludowego Wojska Polskiego. I nawet gdyby założyć, bo ja hipotetycznie taki wariant rozważam w polemikach w domyśle z kimś takim jak generał Puchała, prawda? Że nawet jeśli on przekazywał głównie tego typu materiały, chociaż Amerykanie twierdzą, że przekazywał również rosyjskojęzyczne materiały wytworzone przez Rosjan, przez Sowietów, powiedzmy tak. No to nawet jeśli on by tylko te materiały przekazywał, to i tak one dotyczą doktryny wojennej Układu Warszawskiego. Druga co do wielkości armia, to jest ponad 600 tysięcy ludzi, która miała maszerować po prostu na kraje Beneluxu, Niemcy, Danię i tak dalej, która miała zrzucać, tego Wieczorkiewicz nie wiedział, to możecie Państwo to dokładnie tutaj przeczytać, ile samolotów, tak zwanych nosicieli broni jądrowej miało nadlecieć, nad jakie miasta konkretne, to były samoloty Ludowego Wojska Polskiego, one miały zrzucać bomby atomowe po prostu na Amsterdam, Rotterdam i tak dalej, na Kopenhagę, prawda? To przecież nie była koncepcja wojenna nawet LWP czy Polski Ludowej, tylko to była realizacja pewnego odcinka koncepcji sowieckiej. Więc mówienie o tym, że on nie miał dostępu do wiedzy dotyczącej doktryny wojennej Układu Warszawskiego, no jest jakimś kompletnym nieporozumieniem. I Wieczorkiewicz jakby w ten fałsz, który mu właśnie ci rozmówcy, bo on mi o tym wielokrotnie opowiadał, tylko że ja nie potrafiłem jakby się konfrontować, bo nie widziałem tych materiałów, bo to też, wiecie Państwo, swoją drogą bardzo ciekawy wątek, jak Kuklińskiego traktowano już po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej, kiedy on żył, można było od niego notacje wyciągnąć, prawda? On już przyjeżdżał do kraju i tak. Za kieresa po prostu pies z kulawą nogą się tym nie interesował. Jakby nam ta historia w ogóle uciekła, my jej nie mamy, tak? I chwała takim ludziom właśnie jak Józef Szaniawski, którzy próbowali jakby jak w największym stopniu go utrwalić, czy to w formie pisanej, czy nagrywając właśnie na wideo, ale no gdybyśmy ten wysiłek w tamtym czasie jakby zrobili, wykonali, no to Paweł Wieczorkiewicz miałby się z czym konfrontować. No, trzeba powiedzieć, że to jest taka wypowiedź właśnie świadcząca o pewnym stanie wiedzy w tamtym czasie, kiedy on formułował ten pogląd, chociaż książka została wydana, jeśli dobrze pamiętam, już po jego śmierci, stosunkowo niedawno i nie została w jakikolwiek sposób no, zaktualizowana przez współautorkę, ale trudno, prawda? No, może rzeczywiście nie chciano tutaj cenzurować w jakikolwiek sposób profesora Wieczorkiewicza. Tam są jeszcze inne wątki, które świadczą o jakby niezrozumieniu w ogóle sprawy, o której profesor Wieczorkiewicz mówi. No, mówi o jakimś obfotografowaniu grobu Bogdana Kuklińskiego, czyli dwóch synów, pan to tutaj zacytował. No przecież nie ma ciała Bogdana Kuklińskiego, bo nigdy z tego rejsu go nie wyłowiono, nie znaleziono, więc nie ma. Symbolicznie, znaczy, nie wiem, czy jest nawet symboliczny grób jego, ale... Nie sądzę, dlatego że drugiego syna urna z prochami była w domu, także z powodu bezpieczeństwa, żeby to... Kukliński nie przychodził, nie skojarzono go z osoby, która przychodzi na ten grób. Tak, do tego jeszcze Paweł Wieczorkiewicz, on uległ takiej w jakimś sensie fałszywej fascynacji Kiszczakiem. To znaczy, nie chcę powiedzieć, że był jego jakimś admiratorem, ale no wielu z nas również to ma w obozie patriotycznym, że Kiszczak to jest po prostu geniusz tajnych służb, który nigdy by nie mógł dopuścić do sytuacji, nie jest niemożliwe, żeby on nie przejrzał tego Kuklińskiego na oczy. No i jak Państwo znacie moją książkę Długie ramię Moskwy, to możecie przeczytać, jaki to geniusz. To żaden geniusz po prostu. To taki jak oni wszyscy, on zresztą to w pamiętnikach napisał, wiecie Państwo, że on z kasy, to pokazuje brak kompetencji i niefachowość szefa służby. Kukliński do niego przychodzi i mówi: Czesiu, pożycz mi forsę, bo mi jest trochę potrzebne. I on mu pożycza pieniądze z kasy operacyjnej zarządu drugiego sztabu generalnego. Tak? I on o tym pisze jeszcze w pamiętnikach i pisze jeszcze o rzeczy no, w tym kontekście, no, z punktu widzenia zrozumienia w ogóle funkcjonowania tajnych służb, no, horrendalne. Mianowicie on mówi, że on w tej kasie operacyjnej zarządu drugiego sztabu generalnego, czyli wywiadu wojskowego, trzymał, wiecie Państwo, pieniądze nie tak jak każde służby w każdym zakątku świata, czyli w złocie albo może w euro, ale generalnie złoto to jest po prostu coś, co służby muszą trzymać na plan wojny, no bo jak jest wojna, to już nie ma forsy, już złote nie działają,
nawet dolary nie działają, prawda? Ale powiedzmy, jak jest wojna, nie wiem, kontynentalna, Ameryka dalej jest bezpieczna i funkcjonuje, to jeszcze dolce można w tej kasie pancernej jako kasę operacyjną trzymać na plan wojny, tak? A wiecie Państwo, jaką walutę trzymał generał Kiszcza, którą pożyczył właśnie... Nie, no gorzej, właśnie forinty. Także ja sobie wyobrażam wojnę światową trzecią, lecą te amerykańskie bomby na Układ Warszawski, w tym na Budapeszt, a oficerowie operacyjni zarządu drugiego sztabu generalnego uciekają z forintami, które próbują spieniężyć właśnie na czas wojny, żeby ten wywiad odbudować w warunkach wojennych. Tak? No ale właśnie, jemu na gębę te pieniądze pożyczał Kuklińskiemu, prawda? No a już o jego kompetencjach właśnie wywiadowczych, czy nawet kontrwywiadowczych, to można by no, sporo powiedzieć, ale chyba nie ma czasu, żeby o tym mówić. Od 1971 roku członek, a pod końcem 70. drugi sekretarz PO PPZPR na Wydziale Historii UW do 1989 roku. No tak, ale Paweł Wieczorkiewicz to też Szaweł, który stał się Pawłem. Ja go będę zawsze bronił. On, to co mój profesor zawsze mówił, Roman Wapiński, świętej pamięci, chociaż on nie katolik, to pewnie nie powinniśmy mówić świętej pamięci. No w każdym razie, że nie ma amnezji, jeśli chodzi o przeszłość. I Paweł Wieczorkiewicz dla mnie jest w ogóle, wiecie Państwo, pewnym fenomenem. Był drugim sekretarzem, widziałem jego akta i partyjne, i pracownicze, i tak dalej. Znam jego artykuły, nawet publikowane w Stanie Wojennym, no, których nigdy nie powinien opublikować, a przynajmniej w takich pismach, w jakich wtedy publikował. Ale on wykonał tak wielką pracę dla Polski, jakby najpierw nad sobą, a potem dla Polski, prawda, po roku 89, że wiecie Państwo, co z tego, że wielu historyków z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego nie miało właśnie tej partyjnej karty takiej jak Wieczorkiewicz, jak to nie oni napisali książkę o czystce w Armii Czerwonej, o zbrodniach sowieckich, prawda? Książki koncepcyjne, książki, które na długie lata wciąż pozostaną po prostu no, jakimś wyznacznikiem fachowości, warsztatu historyka. I wreszcie Wieczorkiewicz to był człowiek, który nas w cudzysłowie wszystkich przytulił. Stał się naszą taką, mówię nas, no, Gontarczyka, Cęckiewicza, historyków jeszcze młodszych od nas. On stał się takim naszym po prostu protektorem i to, że jego dzisiaj nie ma, to jest, wiecie Państwo, no jakaś taka wyrwa, której nikt nie jest w stanie zasypać. Znaczy brakuje go, dlatego że on miał odwagę, wiecie Państwo. To jest w kraju, w którym ludzie nauk humanistycznych nie mają odwagi, no to Wieczorkiewicz z tą przeszłością, której, jak mówię, on z siebie nie robił, wie pan, działacza podziemia, tak? Wspominał o tym, że był w partii, że wierzył i tak dalej, ale też trzeba powiedzieć, że się nigdy nie ześwinił. Kiedyś kolega mi opowiadał w Instytucie Pamięci Narodowej, tylko nie mógł znaleźć tej sygnatury niestety, ale że widział materiały Służby Bezpieczeństwa na temat Pawła Wieczorkiewicza z połowy lat 80., gdzie SB mówi, kim jest człowiek, który jest drugim sekretarzem partii, który nam przeszkadza w pracy operacyjnej, który jest adwokatem wszystkich solidaruchów, ludzi podziemia i tak dalej, jest ich obrońcą właśnie studentów i pracowników. No więc taki on był, ale no, pokażcie mi Państwo historyka tego formatu po roku 90, który napisał tak fenomenalne książki, czy to właśnie o Berii, czy to o tej czystce w Armii Czerwonej lat 37-38 i historyka, który miał po prostu odwagę chociażby nas bronić w 2008 roku, jak Friszkę, Machcewicz i tam no, cały ten mainstream historyczny nas atakował za książkę o Wałęsie, prawda? To był tylko Wieczorkiewicz. I opisałem jego, jak konał, to oni go jeszcze próbowali z Instytutu Historycznego wyrzucić właśnie pod hasłem, że on jest jakimś prohitlerowskim historykiem. TVN urządził taką nagonkę, Sianecki pojechał i zrobił program zbliżenia na jego opuchłe nogi. Zrobili z niego jakiegoś degenerata, po prostu jak jakiegoś w domyśle alkoholika, a on już był bardzo, bardzo poważnie, w bardzo poważnie zaawansowanym raku i za chwilę po prostu zmarł, tak?
No ale to nie chodzi tylko o współczucie, to naprawdę historyk wielkiego formatu, ale no jak to historycy, no przecież to pewnie mnie też dotyczy. Czasami się mylimy, no to tak bywa. On tej sprawy Kuklińskiego nigdy nie badał, no miał tą tendencję do wypowiadania się czasami w takich sytuacjach. No i tutaj bym powiedział, jak to się mówi w naszym środowisku naukowym, historycznym, no popłynął za bardzo, no i tyle. No. W książce pisze pan dość szczerze, jak sądzę, o swoim jedynym spotkaniu z pułkownikiem Kuklińskim. Tak. Miał pan wtedy trochę wątpliwości związanych z tą postacią. I myślę, że znaczy ja też miałam takie wątpliwości, to ewoluowało. I myślę, że to jest typowe stanowisko osób, które w jakimś sensie wychowały się w PRL-u. Że one jednak troszkę się przesiąkły tym językiem, że wojsko, że przysięga, że nie można zdradzić tej przysięgi. Czy może pan powiedzieć, jak to było u pana przypadku, jak to ewoluowało? To pewnie w moim przypadku nie jest kwestia wychowania w PRL-u, bo tam wbrew opiniom, które najpierw Lech Wałęsa z Gazetą Wyborczą, a teraz po sprawie Kierzuna duża część prawicy gdzieś tam hejtująca mnie opisuje, że mnie tam dziadek Zubę trzymał na swoich kolankach i mi wytłumaczył jakby historię w ogóle świata Polski, moją rolę w przyszłości, prawda? No niestety, ja tego dziadka widziałem jako tam noworodek i pewnie ze 2-3 razy i tyle widziałem tego dziadka, no ale może rzeczywiście bym się czegoś nauczył. No ale takiej okazji nie miałem w każdym razie, chciałem to jednoznacznie oświadczyć. Ale wracając właśnie do tego pani pytania. Wieczorkiewicz, ale ja później, jak wchodziłem w dorosłość już w trzeciej RP, ale może to smutniejsze właśnie, że to też ludzie tacy dojrzali z możliwością zbadania sprawy, jak profesor Wieczorkiewicz, ulegli temu. No w każdym razie ja temu uległem w latach 90. Uznali, że Ludowe Wojsko Polskie, a więc kadra tego wojska, która zaczęła dowodzić Wojskiem Polskim po roku 90, że ona była w jakimś sensie wolna albo inaczej, najmniej podległa Moskwie. To jest fałsz, zauważcie Państwo i Pani, to jest fałsz, który w ogóle jest propagowany, jest bardzo popularny również w środowiskach patriotycznych, że wojsko w PRL najmniej uległe wobec Sowietów. Najgorsza służba bezpieczeństwa, partyjniacy i tak dalej, ale wojsko było ok, wojsko z narodem. Zresztą, no chyba nie tylko. Ja pamiętam jako mały chłopak w Gdańsku, w przededniu stanu wojennego jeszcze, te dyskusje wśród, bym powiedział, ludzi Solidarności, no jakieś tam rodzinne właśnie takie spotkanka I pamiętam, jak Jaruzelski został w lutym premierem PRL i zaapelował 90 dni spokoju. I pamiętam tę dyskusję, bo w taksówce, jak tam z mamą wracałem z Gdyni do Gdańska i też ci niby mądrzy politycznie wujkowie, którzy mówili, o żołnierz, to teraz będzie taki porządek w Polsce, ta gospodarka ruszy, bo żołnierz i Solidarność go poprze. Zresztą Solidarność początkowo go poparła. Żołnierz, bo to są najbardziej zdrowe siły patriotyczne, które drzemią jeszcze w narodzie. To są żołnierze. Zresztą on się tak odwoływał do tego patriotyzmu i tak dalej, i tak dalej. I teraz o co chodzi? Ja po prostu uznałem w latach 90. jako student jeszcze historii Uniwersytetu Gdańskiego, że wojsko, Ludowe Wojsko Polskie, jego kadra, no, która dowodzi też Wojskiem Polskim po roku 90, w zasadzie to była struktura, środowisko właśnie najmniej sowietyzowane, najbardziej patriotycznie myślące, a więc nie można pokazywać im jako punktu odniesienia, jako symbolu bohaterstwa kogoś, kto ich zdradził, tak? Czyli pułkownika Kuklińskiego. Uważałem, w ogóle w tym też zawiera się inny jeszcze fałsz, bo ja myślałem przez tą propagandę i anty, i pro Kuklińskiemu, że on chciałby być takim punktem odniesienia. A on z tej roli jakby świadomie zrezygnował, bo on rozumiał napięcie spowodowane tym, że
on zdradził Ludowe Wojsko Polskie, to jest wielka rzecz, teraz uważam pozytywna, ale przez to, że jest pewna kontynuacja personalno-instytucjonalna między LWP a Wojskiem Polskim, on nie może stać się symbolem wszelkich cnót żołnierskich dla tej kadry oficerskiej po roku 89, prawda? A do tego jeszcze dochodziła ta propaganda, której ja również uległem. Ja cytuję teksty no, ludzi, którymi się w jakimś sensie fascynowałem, znaczy ich publicystyką, jak Tomasza Gabisia, dalej on mnie jakoś tam fascynuje ze względu na szerokość horyzontów myślenia i tak dalej o polityce, czy Andrzeja Maśnicy w takim piśmie Stańczyk, w którym ja się zaczytywałem w latach 90. i w latach 2000. I oni pisali właśnie o tym, że Ludowe Wojsko Polskie było najmniej sowietyzowaną strukturą w PRL. Ja to kupiłem. Ja tak myślałem. Do czasu, kiedy nie zostałem szefem Komisji Likwidacyjnej WSI, i później jak zacząłem pisać Długie Ramię Moskwy, znaczy ja zobaczyłem, że jest zupełnie odwrotnie, znaczy, że powiem prowokacyjnie, SB była mniej sowietyzowana jak wojsko. Właśnie ze względu na rolę jakby strategiczną Ludowego Wojska Polskiego, więc również kadry oficerskiej LWP w tych planach wojennych Moskwy. To znaczy oni musieli jakby zapewniać i wpływy sowieckie i być najbardziej zlojalizowaną grupą społeczną w tej strukturze państwowej Polski Ludowej wobec Moskwy, skoro oni mieli realizować ten strategiczny plan ataku na Zachód. No to oczywiste zupełnie. I jak się czyta materiały, dokumenty, notatki z rozmów na przykład z attaché wojskowymi sowieckimi lat 70. 80., zwłaszcza w okresie kryzysu polskiego lat 80-81, no to właśnie się tam to pojawia. Już wszystko, towarzysze, nie działa u was. Nic nie działa. SB pracuje dla Solidarności. Partia zniszczona, to podpisaliście porozumienie sierpniowe z nimi, partia zdradziła, ale tylko wy. Tylko Ludowe Wojsko Polskie jest w stanie teraz zapewnić wpływy nam tutaj i uratować Polskę w Układzie Warszawskim. Ja to zresztą cytuję w Długim Ramieniu Moskwy. Tak? No ale ta prawda jeszcze się nie przebiła. Przebija się bardzo, bardzo jakoś opornie, ale no, tym bardziej w latach 90. No, tak to rzeczywiście było. No bo to było tak, jak Jaruzelski powiedział. To znaczy, jeśli on był bohaterem, to my wszyscy jesteśmy zdrajcami, tak? No, słuszne zdanie, no tak rzeczywiście jest, prawda? No, ale w tamtym czasie ja myślałem, że na przykład Wilecki to jest polski patriota. No tak mi się wydawało. No, zresztą się odwoływał do tego sposobu myślenia patriotycznego, prawda? Silna armia, Polska silna, gospodarka prężna i tak dalej. Ale to była pewna fasada, tak? Typowa właśnie dla tego towarzystwa, dla tego środowiska, za którą i tak realnie stał postkomunizm, no i niezwykłe jakieś kontakty z ludźmi Moskwy, również po roku 90. Pan widział inne jeszcze mapy, warianty ataku sowieckiego na Zachód Europy? Nie tyle warianty, co jakby szczegółowe, czy bardziej szczegółowe, odcinkowe plany realizacji tej operacji zaczepnej, czyli na przykład jak miało wyglądać wyprowadzenie wojsk Armii Czerwonej z baz sowieckich na terenie Polski. Tak? Są takie mapy. To są również mapy dotyczące, fenomenalne zupełnie, uderzenia, jedna z tych map jest tu opublikowana w książce, uderzenia odwetowego Paktu Północnoatlantyckiego. No ale bardzo szczegółowe, bo to jest rozpisane no, naprawdę na taki niski poziom okręgów wojskowych nawet, jaka będzie sytuacja właśnie w tych pierwszych godzinach konfliktu zbrojnego, jak wyprowadzić, bo to musicie Państwo jakby mieć takie wyobrażenie, jaka to jest logistycznie trudna operacja. Wyprowadzić 600 tysięcy wojska, do tego tam miała być użyta straż pożarna, milicja obywatelska, no wszystkie służby mundurowe, tak, one miały być rzucone jakby na do tej wojny. Oczywiście różne funkcje miały zapewnić, kolejarze, prawda, bo trzeba było
cały tabor kolejowy był podporządkowany przerzutowi wojska na zachód, prawda? A do tego jeszcze przemarsz, tutaj różne liczby padają, od miliona do dwóch, nawet więcej, tak zwanego drugiego rzutu strategicznego, czyli armii sowieckiej. No to jest logistycznie, to jest operacja to po prostu niewyobrażalna. I potem jeszcze atak odwetowy, to ja zamierzam napisać jakiś dłuższy tekst na ten temat, bo to jest od strony właśnie takiego planowania wojennego, zresztą w czym brał udział Kukliński, coś zupełnie niesamowitego, jak się wiecie Państwo, te liczby czyta, prawda, że tam w pierwszym dniu wojny musi być przygotowanych 938 tysięcy łóżek dla najbardziej poszkodowanych, więc trzeba do tego wszystkiego dodać właśnie to planowanie strategiczne związane również właśnie z tą opieką na przykład zdrowotną, tak, czyli ilu lekarzy w jakich województwach musi zostać od razu jakby powołanych do pracy. Do tego jeszcze była koncepcja wysiedlenia prawie 700 tysięcy ludzi z głównych miast w Polsce i okręgów przemysłowych, po to, żeby ich uratować w momencie tego ataku odwetowego NATO, prawda? No, to są niesamowite rzeczy, o których zresztą powinny powstać książki, no ale no, żyjemy w kraju, w którym książki takie nie powstają. Ta jedna ma pozostała od Tajniela, a dlaczego inne nie? To znaczy na potrzeby, czy w związku, tak, żebym sobie nie przypisał takiej roli. W związku z pisaniem tej książki Atomowy Szpieg, ja wystąpiłem do Instytutu Pamięci Narodowej o udostępnienie szeregu materiałów z tak zwanej kolekcji Układu Warszawskiego, która w 2006-2007 roku została przekazana z Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie do Instytutu Pamięci Narodowej. No, ale tutaj się zaczęły schody i okazało się, że jeśli się teraz nie mylę, z około 40 teczek właśnie Układu Warszawskiego, które w IPN wylądowały, chyba niecała połowa, bo jeśli teraz dobrze pamiętam, to 17 jednostek archiwalnych została odtajniona też częściowo właśnie w związku z tym moim wnioskiem, jak pisałem tą książkę, a cała reszta ze względu na obostrzenia, stanowisko sztabu generalnego jest w dalszym ciągu tajna, no co jest samo w sobie, wiecie Państwo, jednym wielkim absurdem. Znaczy, kraj, w którym po 25 latach od likwidacji Układu Warszawskiego, Ludowego Wojska Polskiego, PRL-u, nie można napisać monografii o Ludowym Wojsku Polskim, o planach strategicznych Układu Warszawskiego i to polscy sztabowcy dzisiaj, prezes Instytutu Pamięci Narodowej w ogóle powinien zrobić z tego powodu wielką awanturę, bo on jest jakby strażnikiem tych pieczęci, ale akta są u niego, on by mógł wnioskować przecież o to, żeby to wszystko odtajnić. Wiecie Państwo, wszyscy boją, wszystkiego się boją. No i jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, no ale ja na przykład sobie życzył, chciałbym, żeby jakiś mój doktorant napisał pracę doktorską na temat właśnie doktryny wojennej Ludowego Wojska Polskiego, czy użycia Ludowego Wojska Polskiego w wojnie pomiędzy Zachodem, Układem Warszawskim przeciwko Zachodowi, prawda? No ale tak sobie myślę, na jakiej podstawie miałby to napisać? Jest za mało jeszcze tych materiałów, ale zaręczam Państwu, że te, co są, nawet są tak niesamowite, podejrzewam, że w Centralnym Archiwum Wojskowym i jeszcze w Instytucie Pamięci Narodowej w zbiorze zastrzeżonym są wspaniałe materiały. No, trzeba też przyznać, że bardzo groźnie jakby wyglądają, jak się to czyta rzeczywiście, jakie konkretne zakłady pracy miały zostać zniszczone, czy były celami uderzenia odwetowego NATO. To znaczy oczywiście zarząd pierwszy operacyjny, czyli ten mózg armii, który planuje wojnę i sposób użycia wojska i tak dalej, on jest jakby, jak powiedziałem, mózgiem armii, ale pracuje w oparciu o materiał, który pochodzi z różnych źródeł. I oczywiście gdzieś na początku to są materiały wywiadowcze, ale też materiały białowywiadowcze. No bo sporo jednak literatury w okresie zimnej wojny na temat doktryny wojennej NATO czy Układu Warszawskiego się pojawiało na całym świecie. I teraz zadaniem oczywiście wywiadów poszczególnych krajów było pozyskiwać tą literaturę, tak, żeby te koncepcje starać się jakoś uwzględnić, ale oczywiście materiał również wywiadowczy, to znaczy jedna i druga strona, sowiecka i amerykańska, dość dobrze znała doktrynę wojenną przeciwnika.
Natomiast wie pan, jak się czyta na przykład te materiały z gier wojennych zarządu pierwszego operacyjnego i są konkretne zakłady pracy w Gdańsku, w Szczecinie, Łodzi, Katowicach, kopalnie konkretne, na które spadnie bomba, to wie pan, to ja tego nie wiem, skąd oni to wiedzieli, ale to wiedzieli. No więc może czasami zakładali tylko, bo też trzeba też przyjąć, że jeśli będzie wojna, no to wiadomo, że jakby główne zakłady pracy, czy linie trakcyjne, mosty, no to wszystko, co pozwala funkcjonować państwu, gospodarce tego państwa i też w warunkach wojennych, no chodziło o to, żeby zniszczyć infrastrukturę po to, żeby nie było drugiego rzutu strategicznego, ale też, żeby jakby nie odbudowywać odwodów wojennych, wojskowych w sytuacji, kiedy ten front będzie się już przesuwał na zachód. No więc było oczywiste, że jakby ta cała infrastruktura, która może spowodować, że to państwo czy ta armia zacznie się odbudowywać, musi być zniszczona. No więc zakładano, że jakby główne sieci trakcyjne czy główne zakłady pracy będą obiektem ataków. Tak? Są jeszcze pytania od Państwa, to bardzo proszę, natomiast chciałem oczywiście dodać, że książka Pana doktora jest do nabycia tutaj i myślę, że na pewno Pan doktor podpisze publikację. Na pewno, tak, ale oczywiście jak Państwo jeszcze, jeśli możemy, to jak tak, są tak. Pytania, to... Bardzo proszę. Dzień dobry. Tak. Ale chciałem zapytać się o inne archiwa wojskowe, bo przecież dokumenty są tylko w Sawie, a nic nie służył tylko i wyłącznie w Warszawie. Ja rozumiem, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że jest problem ogólnie z dostępem do materiałów wojskowych. Natomiast jak w innym archiwa? Czy w ogóle, czy pan korzystał? Znaczy ja próbowałem korzystać z materiałów cawowskich, no ale nie udało się. To jest archiwum zamknięte chyba od 2 lat i nie wiadomo, kiedy będzie otwarte. No bo chciałem zajrzeć do akt zarządu pierwszego operacyjnego. Teczka osobowa, czy kilka nawet teczek osobowych pułkownika Kuklińskiego wylądowały w Instytucie Pamięci Narodowej, więc jakby tego już nie szukałem. Ale no szukałem tych materiałów dotyczących zarządu pierwszego operacyjnego, no bo tam muszą być materiały również sygnowane jego ręką, no ale to jest niemożliwe, dlatego że Rembertów jakby nie funkcjonuje, nie działa, zamknął się pod hasłem, że jest remont, no pewnie ten remont jest. No i tyle, więc jakby skupiłem się na tych materiałach wojskowych, które są dostępne, ale też nie w całości w Instytucie Pamięci Narodowej. To najlepiej by było zobaczyć, spotkać się z Piotrem Wojciechowskim tutaj na tej sali i on by coś Państwu na ten temat opowiedział, ale no to co bada i to co czasami ustali, stara się opisywać w artykułach w Tygodniku do Rzeczy. No nic mi chyba tutaj więcej nie wypada dodawać. No ja jestem jego opiekunem naukowym, chociaż się z nim przyjaźnię. Właśnie ze względu na ten stopień doktora habilitowanego. No i oczywiście wiem, co bada, ale no póki on sam jakby tego nie ogłosi, no to nie chciałbym wchodzić w jego rolę. Ale rzeczywiście interesuje się wojskową służbą wewnętrzną. No ale jak państwo wiecie o WSW, tak naprawdę nikt nie pisze. To jest służba tajna, o której mimo istnienia kilkanaście lat Instytutu Pamięci Narodowej tak naprawdę nic nie wiemy. Żadnych kontrowersji, nic. Bardzo proszę. Ja chciałem się odnieść do tej tezy dotyczącej opinii pułkownika Kuklińskiego na temat rysowania. Mhm. Proszę Państwa, no nie można z
zrozumieć tej opinii, dopóki nie ma się wiedzy wojskowej z zakresu rysowania map taktycznych, bo równie dobrze można by było przeczytać na przykład opinię z światowej sławy architekta, u którego ktoś by napisał, że bardzo ładnie szkicuje. A za tym uproszczeniem idzie potężna po prostu wiedza. Narysowanie, to część z Państwa, którzy może miało do czynienia z materiałami wojskowymi, narysowanie mapy taktycznej na szczeblu nawet już dywizji, a na szczeblu armii czy frontu wymaga potężnej wiedzy. To trzeba mieć po prostu w głowie poukładane, to jest bardziej skomplikowane niż napisanie bardzo skomplikowanego programu. Dlatego, że trzeba mieć całą strukturę, na przykład dywizji, frontu, armii, trzeba wiedzieć, iloma się dysponuje pułkami, iloma stanowiskami dowodzenia, jaki system łączności, jaki system zaopatrzenia, ile punktów, ile uderzeń, jakie siły powietrzne, jakie siły lądowe, jaki sposób dostarczania ludzi na front i tak dalej, i tak dalej. I teraz w tej opinii to lakoniczne zdanie mówiące o tym, że pułkownik ładnie rysuje, to znaczy ni mniej, ni więcej, że ma taką wiedzę i taką wyobraźnię, że potrafi w prosty, graficzny sposób przenieść te tysiące informacji na mapę taktyczną i ta mapa jest czytelna. Czytelna dla każdego, kto potrafi ją interpretować. Dlatego trzeba na to troszeczkę spojrzeć jakby szerzej. Pełna zgoda. To pierwszy komentarz. Drugi komentarz mój dotyczy pana stwierdzenia, że armia w latach 80., nie wiem jak było w 70. latach, ale już w latach 80. byłbym ostrożny z zestawianiem takiej tezy, że armia była bardzo sowietyzowana. My byliśmy, znaczy polska armia była jedną z chyba nielicznych w Układzie Warszawskim, gdzie personel średni, czyli podoficerowie, chorążowie i oficerowie młodsi, właśnie to było środowisko dosyć mocno patriotyczne. Czym to się przejawiało? Większość oficerów brała śluby kościelne, chrzciła dzieci, w domu o wielu rzeczach się mówiło, których nie można było przeczytać w podręcznikach szkolnych. I myślę, że to nastawienie dawało taką presję po 81 roku na górę armii i jakby pomogło w okrągłym stole. Bo gdyby to był naprawdę taki beton, kompletny beton od dołu do góry, partyjny, jak się próbuje przedstawiać Ludowe Wojsko Polskie, to by się tak łatwo nie udało. I trzeci mój komentarz to dotyczący tej drugiej tezy, że warto by było też zainteresować się, żeby, bo to jest jakby zaprzeczenie tej tezy, że cała ta armia była sowietyzowana i cały personel. Warto by było zainteresować się i może kiedyś napisać książkę na temat ludzi w mundurach, którzy w latach 80. jednak sprzeciwili się systemowi i na przykład wystąpili z armii, rzucili legitymacją partyjną, wylecieli ze studiów za to, wylecieli z partii, zostali zdegradowani, odmówili wykonania rozkazu i ponieśli konsekwencje tego. Ja nie jestem oczywiście historykiem, ale przeglądałem różne materiały, starałem się coś na ten temat znaleźć. Znam kilka osobiście takich przypadków. Nigdy nie spotkałem żadnego opracowania na ten temat. Być może, że pan z racji profesji wykonywanej dotarł do jakichś takich opracowań lub materiałów, ale dotyczącej właśnie jakby ludzi, którzy też tak trochę jak pułkownik Kukliński, stali czy funkcjonowali w innym systemie, ale w pewnym momencie dojrzeli do momentu, żeby powiedzieć dość.
i ponieśli konsekwencje z tego powodu. Dziękuję. Dobrze, to jest oczywiście bardzo ciekawe do dyskusji. Pewnie nie ma czasu, ale tak, jeśli chodzi o pierwszy ten komentarz pański, to pełna zgoda co do tego rysowania. Natomiast jeśli chodzi o drugi komentarz dotyczący właśnie tego, że ta armia nie była, czy ta kadra oficerska nie była tak sowietyzowana, no to pozwolę sobie się nie zgodzić. Oczywiście ja wiem o tym, sam pułkownik Kukliński o tym mówił, że ludzi jakby czujących po polsku, patriotycznie w armii, on znał wielu, nawet przecież ta pierwsza rozmowa z Amerykanami w sierpniu 72 roku jakby w jego pomyśle zmierzała do tego, żeby przedstawić Amerykanom ofertę założenia czegoś na kształt konspiracji wieloosobowej właśnie z patriotów, żołnierzy w sztabie generalnym i oni mu na szczęście wybili to z głowy. Więc nie wiadomo właściwie, o kim on mówił. Tak, nie wiadomo, ale można się jakby domyślić, zważywszy na krąg towarzyski samego pułkownika Kuklińskiego. No, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale można powiedzieć, że ten krąg towarzyski, który ja też wziąłem pod lupę, no bym powiedział, nie świadczył o tym, że mogli być to ludzie no, podobnie myślący jak on, tak mi się wydaje, albo ludzie, którzy w jakimś momencie nie zdradziliby go, ewentualnie gdyby mieli dobre intencje. Więc ja jakby w całości nie odrzucam takiej hipotezy, takiej koncepcji, jaką pan tutaj przedstawił, ale jednocześnie jakby chcę powiedzieć, i to trochę koresponduje z tym trzecim pana komentarzem czy pytaniem, że ja nie znam takich postaci. Wie pan, no, bym mógł retorycznie powiedzieć, zapytać w ten sposób, no skoro to tak było, no to co się stało z tymi, którzy nie rzucili, nie odeszli, a byli patriotycznie jakby nastawieni w tym Ludowym Wojsku Polskim, za chwilę nastała Trzecia Rzeczpospolita i gdzie są ci ludzie? Dlaczego Wojskiem Polskim rządzili ludzie pokroju generała Puchały, zastępca szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego do 2000 roku? Dlaczego do dnia dzisiejszego, na przykład w takim wojskowym przeglądzie historycznym, na stronach internetowych sztabu generalnego, cały czas się hołubi ten okres PRL-u. Dlaczego w wojskowym przeglądzie historycznym wydawanym przez MON pisali ludzie pokroju, czy piszą ludzie pokroju Puchały, czy nieżyjącego już pułkownika babuli na temat pułkownika Kuklińskiego. Albo jak Jaruzelski zmarł, no to tam redakcja właśnie żegnała generała Jaruzelskiego. Znaczy, gdyby to tak było, że tych patriotów było tak dużo, to ta armia po roku 90, ona by realnie nie hołubiła okresu PRL-u bardziej niż tradycji oręża polskiego właśnie Polski Niepodległej. I to jest jakby, ja to widziałem w tych wojskowych służbach informacyjnych. Oczywiście, ja mogę państwu powiedzieć, że na poziomie kapitana czy porucznika w WSI, to ja spotykałem bardzo sympatycznych ludzi. Ja nie wiem, czy oni nie grali, prawda? Ale no mogę przyjąć po prostu, że to byli ludzie myślący o bezpieczeństwie państwa w kategoriach patriotycznych. Ludzie, którzy zaczynali służbę gdzieś tam na początku lat 90. No ale co z tego, jak na górze byli ludzie zupełnie innego pokroju, tak? Znaczy, co się stało, bo to jest być może ciekawy w ogóle problem, wie pan. Co się stało, że ludzie, o których pan mówi, w tej armii nie odegrali po roku 89 tak ważnej roli? Bo to jest ciekawe. Znaczy, dlaczego układ postkomunistyczny, tam jeszcze od generała Wileckiego, Komornickiego, właśnie był zawsze dominujący, silniejszy niż ten, powiedzmy, patriotyczny, który kończył na przykład okres służby w LWP w stopniu majora czy kapitana. Ja tego nie wiem. Jakbyśmy dzisiaj urządzili, zapewniam pana, spotkanie w sztabie generalnym na temat Kuklińskiego albo w ogóle na temat Ludowego Wojska Polskiego, to byłby pan w absolutnym szoku, jakie poglądy ci ludzie reprezentują. No naprawdę.
Naprawdę. Jak Instytut Pamięci Narodowej chciał w ostatnim roku odtajniać materiały Układu Warszawskiego, to przedstawiciele z samym szefem sztabu przychodzili i mówili po prostu, że tego nie wolno robić. Jaka jest polityka archiwalna w stosunku do akt Ludowego Wojska Polskiego w CAWie, w Centralnym Archiwum Wojskowym, ale też w poszczególnych archiwach wojskowych w kraju? To jest jednorodny trend. To nie jest tak, że nie wiem, major Kordula, który tam gdzieś w Toruniu czy w Wejherowie rządzi archiwum, to on jest patriota i on daje wszystko, a w Modlinie nie daje. Nie, wszędzie nie dają. Tak? I to jest... No nie wiem, no to jest jakieś okopane na pozycjach obrony LWP środowisko. Pan tutaj jeszcze jedną rzecz, taką jedno zdanie takie sformułował, no, które no w jakimś sensie, niech pan się nie obrazi, no, świadczy o jakby niezrozumieniu polityki. To znaczy, gdyby tak źle było w tym Ludowym Wojsku Polskim, oni byliby takim betonem zsowietyzowanym, to oni by nie poparli Okrągłego Stołu. No przecież Okrągły Stół był po to, żeby to zakonserwować. A po drugie, jakby w tym rozumieniu podległości charakterystycznym dla środowiska i tajnych służb, ale też, ale wojska jako takiego, to twarzą tej operacji był kto? Było dwóch generałów wojska, Ludowego Wojska Polskiego, Jaruzelski i Kiszczak. Zapewniam pana na przykład, że jak po raz pierwszy próbowałem się z żołnierzami zarządu drugiego sztabu generalnego czy WSW spotykać, jak pisałem książkę Długie Ramię Moskwy, to ludzie, do których docierałem, którzy w Ludowym Wojsku Polskim nie pracowali od lat 70., oni dzwonili do takich łączników, żeby Jaruzelski wydał opinię, czy ja się mogę z nimi spotkać, czy nie. No mogę powiedzieć, że chodzi o pułkownika Wojciechowskiego między innymi. Tak? To jest taki system podległości. Ja myślałem, że śmierć Jaruzelskiego, ona uwolni trochę, da trochę powietrza i ktoś coś powie, że coś się zmienia. Tu się nic nie zmienia. Po prostu dalej jest tak jak było. No, no samo to, że na przykład książka Puchały wychodzi w wydawnictwie Bellona, ono jest teraz prywatne, ale tak naprawdę jest taką nomenklaturową, postkomunistyczną spółeczką wydawniczą wyprowadzoną z MON-u i wszyscy wiedzą, że to jest jakby kooperująca z ludźmi MON-u instytucja, tak? No to czy właśnie ten przegląd wojskowy, o którym mówiłem. Ale jest jeszcze inny taki wątek, który warto tutaj rozważać. Jest na przykład postać pułkownika Dronicza, którego jak ja zobaczyłem w latach 80. na jakiejś manifestacji KPN-u, to w ogóle byłem zafascynowany, że jakiś żołnierz Ludowego Wojska Polskiego, który to wszystko rzucił w diabły, do więzienia poszedł i on chce Polski niepodległej. Ale niech pan weźmie do ręki jego pamiętniki już z okresu pracy w MON-ie przy Komorowskim i tak dalej, no bo on pracował przez całą dekadę lat 90. jako ten nasz w wojsku. Jaki on ma stosunek do Kuklińskiego? On całkowicie jakby przyjął optykę ludzi, których zastał w tym MON-ie w 90 roku. Przychodząc do tego MON-u po iluś tam latach prześladowań, więzienia, emigracji, już teraz nie pamiętam, przyszedł z Komorowskim właśnie jako ten nasz w 90 roku. I to jest ta optyka. Znaczy, jeśli z jednej strony układ jest wygenerowany, ten personalny w wojsku przez Jaruzelskiego, a z drugiej strony nasi przychodzą, to znaczy Onyszkiewicz z Komorowskim mówią: nie, no Ludowe Wojsko Polskie to w ogóle suwerenna armia, tu nie było żadnych sowieckich służb, podległość, wszystko elegancko, wy wszyscy do kościoła teraz chodzicie. To przecież najzwyczajniejszy w świecie agent, proszę pana. No tak, ja bym tak chciał... Panie osobiście na wyprawie na Mount Everest, jak on, na kogo i kiedy. Lepiej bym uważał z tym stwierdzeniem, no bo nie ma na to żadnych dowodów, ale... Tylko, że się chwali. Ale teraz nie chodzi o to, czy on był agentem, czy nie był agentem, bo to można rozszerzyć, to można, jakby tu Romuald Szeremietyw siedział, przepraszam, no nigdy nie agent, człowiek, któremu ja wierzyłem przez lata. On opowiadał, jak on rozmawiał z Gorbaczowem. Dobrze, ja chcę pani tylko jedno powiedzieć. To jest linia kontynuacji przez cały okres III RP, nawet jak Onyszkiewicz przestał być ministrem obrony narodowej,
to generałów Ludowego Wojska Polskiego żegna kompania honorowa. Tak było nawet za rządów Jarosława Kaczyńskiego. No na Boga, naprawdę tak było. I to nie chodzi o to, że Jarosław Kaczyński był agentem, czy tam minister obrony narodowej Sikorski, czy Szczygło byli agentami, tylko tak jest. Znaczy wszyscy jakby nawet ci nasi, ci nie nasi tam z okresu Komorowskiego czy Onyszkiewicza w tamtym czasie byli tak postrzegani. To chodzi o to, że tego nie widać, ale to było w cudzysłowie. Ale również ci nasi tacy bez cudzysłowu również po prostu tą praktykę stosują. To dopiero teraz po sprawie tego pogrzebu Krzyżanowskiego w Koszalinie, mordercy Inki, minister obrony narodowej powiedział, że tych pochówków już nie będzie. No nie wiadomo, jak to będzie w praktyce wyglądało, ale no póki co wydaje mi się, że jakichś tam większych zmian nie ma. I o to chodzi. Znaczy, ta tradycja Wojska Polskiego, niepodległej Polski jest czysto jakąś fikcją. No, po prostu tam są jakieś portrety czy kalendarze wydawane przez MON z generałem Andersem, ale to tak naprawdę nic nie znaczy. No, to praktyka jest, tak jak mówię, po prostu taka, że Ludowe Wojsko Polskie nie może być nawet, że tak powiem, do końca odtajnione, żeby opisać jego historię. I pułkownik Kukliński budzi w tych środowiskach po prostu nienawiść. No, nienawiść. To się tutaj nic nie zmienia, ale mogę Państwu powiedzieć, właśnie, trochę sobie zaprzeczę, mogę to chyba ujawnić, no bo to w końcu list adresowany do mnie, no ale bez zastrzeżenia, że go mam w jakiś sposób utajnić. Minister Siemoniak napisał do mnie list w związku z tą książką, taki całostronnicowy, no pean na cześć pułkownika Kuklińskiego i że nadszedł czas, to jest list, który otrzymałem przedwczoraj, że nadszedł czas, żeby no, ta postać pułkownika Kuklińskiego no, zajaśniała jakby w całym blasku i trzeba pokazać w końcu, komu zawdzięczamy walkę z Sowietami i rozmontowanie Układu Warszawskiego. No, wielka rzecz oczywiście, ona może być obliczona na pewną grę tam wyborczą czy środowiskową, bo wiadomo, że ja to Państwu teraz powiem. Ja to wszystko rozumiem, aż taki naiwny i głupi nie jestem. No, niemniej jednak kiedyś takiego listu bym na pewno nie dostał. Jak Długie Ramię Moskwy się ukazywało, to może poza prezesem Trybunału Konstytucyjnego, to nikt tej książki nie chwalił, a teraz z Kancelarii Prezydenta muszę przyznać, że też otrzymałem stosowny list, ale przecież nawet u Pana był tutaj kiedyś przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, prawda? Był szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i wpisał się do księgi, dziękując za mądre kultywowanie pamięci o pułkowniku Kuklińskim. Dwa razy był Pan generał Koziej. Przypomnę także słowa prezydenta Komorowskiego po lekturze filmu Jack Strong, że rzeczywiście Ryszard Kukliński wykazał się bohaterskimi czynami i trzeba rozważyć uhonorowanie tej misji. I byłem pewien, że na 25-lecie III RP, czy tam 25-lecie tych niepełnych pół wolnych wyborów będzie jakoś uhonorowany. Byłem nawet pewien, że oczywiście nie będą obecni przy tym nikt z ludzi, którzy cokolwiek zrobili dla pamięci o Kuklińskim. No ale tak się nie stało, może zapomniał pan. No nie, w międzyczasie była śmierć generała Jaruzelskiego i był udział w maju tego roku prezydenta w tych, nie wiem jak to powiedzieć, w tych uroczystościach. Tam. No więc, ale jeszcze chciałem a propos pana prezydenta zwrócić uwagę, że na pewno pan prezydent zna zasługi Ryszarda Kuklińskiego, ale to dwugodzinny film akcji skłonił pana prezydenta do takiej wypowiedzi i przeanalizowania tej skomplikowanej misji Ryszarda Kuklińskiego, która zajmuje przynajmniej 500 stron. Dobrze. Właśnie. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie ma pytań, to ja chciałem Państwa jeszcze zaprosić na spotkanie w przyszły piątek o godzinie
18 z panem profesorem Wiesławem Wysockim oraz z panem Janem Kasprzykiem, autorami publikacji Legiony Polskie 1914-1918, to w związku ze zbliżającym się mniem świętem niepodległości. Bardzo serdecznie zapraszam. Informacje szczegółowe na stronie internetowej. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zakupu książki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze. Jest. Tak.